Marszałku, Wysoka Izbo. 28 lutego bieżącego roku obchodzimy 200. rocznicę śmierci wybitnego polityka i publicysty oświeceniowego, jakim był bez wątpienia Hugo Kołłątaj. Hugo Kołłątaj przyszedł na świat 1 kwietnia 1750 roku na Wołyniu w rodzinie szlacheckiej. Początkowo edukację odebrał w szkołach w Pińczowie, a następnie kształcił się na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie, Wiedniu, Bolonii i Rzymie. Uzyskał doktoraty z filozofii, prawa i teologii. W 1775 roku przyjął święcenia kapłańskie. W 1777 roku z ramienia Komisji Edukacji Narodowej przybył do Krakowa, by zreformować Akademię Krakowską. Prowadził m.in. wykłady z nauk przyrodniczych i literatury polskiej, umożliwił dostęp do nauki studentom pochodzącym z mieszczaństwa, a także poprawił poziom naukowy uczelni. Do Warszawy przeniósł się w 1779 roku i zgromadził tam prężny zespół publicystów zwany Kuźnicą Kołłątajowską. W 1786 roku Hugo Kołłątaj został odznaczony orderem świętego Stanisława, a w 1791 został kawalerem orderu Orła Białego. Uczestniczył w tworzeniu Konstytucji 3 maja. W czasie Sejmu Czteroletniego należał do najaktywniejszych działaczy Stronnictwa Patriotycznego. W rozprawie pod tytułem Do Stanisława Małachowskiego, anonima listów kilka, przygotował program reform uwieńczonych Konstytucją 3 maja. W czasie powstania Kościuszkowskiego należał do Rady Najwyższej Narodowej. Po utracie niepodległości przez Polskę, aresztowany przez Austriaków, przebywał 8 lat w więzieniu. Po powrocie do kraju zajął się pisaniem dzieł naukowych poświęconych historii filozofii i oświacie. Główne dzieła polityczne Kołłątaja to przede wszystkim wspomniana rozprawa do Stanisława Małachowskiego, referendarza koronnego, o przyszłym Sejmie, anonima listów kilka oraz prawo polityczne narodu polskiego poprzedzone odezwą do prześwietnej deputacji. W swoich dziełach Kołłątaj krytykował przestarzałą strukturę polityczną i społeczną Rzeczypospolitej. W latach 1802-1808 napisał wielkie dzieło natury geograficznej, rozbiór krytyczny zasad historii o początkach rodu ludzkiego. Dzieło to zostało wydane dopiero w 1842 roku i było ono znakomitym na ówczesne czasy systemem geografii ogólnej, pełnym świeżych i twórczych myśli. Hugo Kołłątaj ostatnie lata swojego życia spędził w Księstwie Warszawskim, gdzie zmarł w wyniku ciężkiej choroby. Został pochowany na warszawskich Powązkach, ale urna z jego sercem została złożona w kościele Wiśniowej, gdzie mieszkał jego brat Rafał Kołłątaj. Hugo Kołłątaj był jednym z najwybitniejszych twórców historii naszego kraju. Przez swą myśl i pracę przyczynił się do postępu. To właśnie on był pionierem w dostrzeżeniu nowego społeczeństwa, jego najpilniejsze potrzeby oraz zadania. Dlatego też często nazywa się go Nestorem demokracji polskiej. Kołłątaj bazował na szerokich grupach społecznych, takich jak mieszczaństwo. Widział w nim twórcę nowego. Marzył o pospolitym, powszechnym ruszeniu, które pozwoliłoby uratować byt państwa polskiego. Kierował się hasłem Polacy, ośmielcie się, aby raz być narodem, a narodem prawdziwie wolnym. To właśnie tym zagadnieniom poświęcił najwięcej swoich prac politycznych. Dziękuję bardzo.